orędzie królowej Różańca dane Giseli w dniu 9 października 2024 roku. Droga córko, dziękuję, że przyjęłaś mnie w swoim sercu. Jestem tu jako matka. Proszę Cię, abyś zbliżyła się do Boga z miłością i dla miłości. Módlcie się dużo i organizujcie spotkania modlitewne. Odmawiajcie różaniec święty, aby zło nie zwyciężyło. Córko, módl się przede wszystkim za Kościół, za kapłanów, za schizmatyków i heretyków, aby powrócili na drogę prowadzącą do nieba. Módlcie się za kapłanów, umiłowani synowie, aby byli solą ziemi, jak pierwsi kapłani i światłem dla oświecenia ludzkości. Bądźcie wierni Ewangelii i prawdziwej nauce Kościoła. Bądźcie odważni i gorliwi, jak pierwsi apostołowie. Teraz zostawiam was z moim matczynym błogosławieństwem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.